Cześć, ja mam na imię Kinga, witam Was w ogródkowych przygodach Kini. Moi drodzy, dzisiaj czas na sok z czarnego bzu, który jest bardzo, bardzo zdrowy. Mój czarny bez już w większości dojrzał, w związku z tym, że nie chciałabym, żeby były zbyt duże straty, to zbiorę go dzisiaj. Dlaczego straty? No bo za chwilę on zacznie wysychać, albo przylecą ptaszki, które z przyjemnością go skosztują. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie przetwarzać tych niedojrzałych owoców czarnego bzu, ponieważ podobno są trujące. Jak słyszycie, burza i deszcz nie są mi straszne. W związku z tym, że w tygodniu będę w mieście, muszę zabrać bez właśnie teraz. A jak zrobić zdrowy i całkiem smaczny sok z czarnego bzu? O tym już za chwilę. Zapraszam. I kochani, tak, czas. Czas na informację o tym, jak zrobić przepyszny i bardzo zdrowy syrop z czarnego bzu. Dlaczego bardzo zdrowy? Dlatego, że czarny bez ma mnóstwo cudownych właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim bardzo, bardzo wzmacnia naszą odporność. Dodatkowo działa przeciwgorączkowo, napotnie i pomocny jest w leczeniu kaszlu. Dokładnie tak. Ja taki czarny bez kuleczki mocy obrałam. Wyszło mi go około 3 kg. Pamiętajcie, że czarnego bzu nie jemy na surowo, bo jest trujące i staramy się obrać go dokładnie i nie wrzucać niedojrzałych zielonych kuleczek. Bo tak naprawdę do przerobienia nadaje się tylko dojrzały czarny bez. No i szybki przepis. Nie ma co się zastanawiać. Ja korzystam z pomocy sokownika i tuczka do ziemniaków. Ugniatam sobie tutaj dzielnie ten czarny bez po to, żeby wycisnąć z niego ostatnie soki i wszystko to, co najlepsze. I zlany tak sok z czarnego bzu z 3 kg magicznych kulek, to tak dodaję, mam w garnku, do którego dodam 2 szklanki cukru, dodam wyciśnięty sok z połowy cytryny, zagotuję to wszystko i na gorąco wleję do słoików i odwrócę je do góry dnem, po to, żeby się zapasteryzowały. Nie rozcieńczam go wodą i my strzelamy sobie w okresie jesienno-zimowym tak zwanego kielicha, czyli nie rozcieńczamy czarnego bzu wodą, pijemy kieliszeczek dla zdrowotności. Niektórzy wiem, że dodają go do herbaty, jednak należy pamiętać, żeby nie dodawać go do takiej gorącej, świeżo zalanej herbaty. Ona musi troszeczkę przestygnąć, żeby czarny bez nie stracił swojej mocy i właściwości zdrowotnych. Wiem, że niektórzy ten sok, syrop, który spływa z sokownika, rozcieńczają jeszcze wodą. Ja tego nie robię. Wy zróbcie wedle uznania. Oczywiście możecie również dosłodzić bardziej. Sok z czarnego bzu, syrop z czarnego bzu, no, czy jest smaczny, to pojęcie względne, bo każdemu z nas smakuje co innego. Ja muszę powiedzieć, że za smakiem nie przepadam, aczkolwiek uwielbiam jego supermoce. Zachęcam. Najlepiej czarny bez zbierać oczywiście z dala od ulicy. Ja mam to szczęście, że rośnie u mnie na działce. Mam nadzieję, że wy również go zdobędziecie. No to co, kochani, dziękuję, dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło, cześć!